Od jakiegoś czasu jestem w lesie. Jechałem rowerem. Miałem lampkę. Ale słabą. I nie widziałem tego konara. Wszystko byłoby super. Ale tam coś jest. I kurde... No jeszcze to! No nie! Siemaneczko, świntuszki. Dzisiaj mamy piękny poranek. Jest grudzień. Kilka dni do świąt. Może też czas prezentów. Natomiast, no, jak to zimą, bardzo szybko robi się ciemno. Dlatego też dzisiaj mamy na śniadanko lampki od Proxa. Zapraszam do testu. Pierwsza lampa Prox Draco 2. 1200 lumenów. Dwie diody. Z tym, że tutaj jest fajne rozwiązanie, ponieważ jedna świeci troszeczkę dalej, natomiast ten stąd światła jest bardziej rozproszony. Druga świeci bardziej pod samo koło, węższym strumieniem, dużo lepiej oświetla te najbliższe części trasy. Na samej górze widzimy duży przycisk włączający lampę. Nie ma problemów sterowania lampą nawet w rękawiczkach, czy to grubszych, czy to cieńszych. Jeśli chodzi o mocowanie tej lampy, tak jak pozostałe dwie, które zobaczycie, mamy mocowanie na opaskę. W tym przypadku jest ona łączona razem z lampą, co może ewentualnie utrudnić późniejszą wymianę, gdy się sama opaska zerwie. Natomiast jest ona gruba, więc myślę, że nie powinno być takich przypadków. Cztery mocowania, w zależności od tego, jak gruba jest kierownica, albo w którym miejscu na kierownicy chcemy ją przyczepić. Tak sobie ją zaciągamy. Wszystko trzyma się stabilnie. Jeśli chodzi o długość świecenia każdej lampy, no to informacje będą pojawiać się gdzieś na ekranie przy każdej z lamp. Druga lampka Prox Dual 2, dwie diody, 1600 lumenów, również na akumulator zewnętrzny, tak jak dwie pozostałe. Jeżeli chodzi o tryby, natomiast tutaj mamy tylko trzy. Jeden mocny, drugi słabszy, no i trzeci mrugający. Żeby ją wyłączyć, no to oczywiście musimy sobie przytrzymać. W tym przypadku producent zaleca jakieś 4 sekundy. Z tyłu bardzo wielki przycisk bez problemu do obsługi w rękawiczkach. Natomiast naokoło niego mamy trzy wskaźniki zużycia baterii. Jak widzicie, wszystkie trzy się świecą, więc jest naładowana. To mi się akurat podoba. Kolejna, tak samo jak poprzednia, aczkolwiek ta ma osobną gumkę. Zahaczamy z przodu. Przynajmniej mi się wydaje, że tak najlepiej będzie. Na około kierownicy zahaczamy z drugiej i ustawiamy sobie. Lampka nie lata, nie zmienia swojego położenia, więc jest super. Prox Avior 2, 2000 lumenów. Lampa posiada dwie główne diody na nocny tryb, natomiast no, posiada 12 diod na tryb dzienny, który zresztą zobaczycie za chwileczkę. Bardzo fajna lampa, bardzo szeroki i mocny snop światła. Dodatkowo możemy sobie oświetlić boczne części roweru dziennym trybem. Lampa posiada dwa przyciski włączające światło. Lewy do trybu dziennego, prawy do trybu nocnego czy wieczornego. W rękawiczkach miewałem z nią problemy, natomiast nie jest to na tyle straszne, żeby utrudniało jazdę czy włączanie ogólnie lampy. Mocowanie lampy bardzo proste, bez użycia narzędzi. Mamy gumkę, którą zahaczamy o jeden koniec uchwytu. Przeciągamy naokoło kierownicy, zahaczamy o drugi. Lampa się trzyma, jest dość stabilna. Nie było problemów z nią na trasie. Nie odczepiła się, czy nie latała, bądź nie przemieściła się na kierownicy. Jeśli chodzi o akumulator, no to do każdej z trzech lamp mamy zewnętrzny akumulator o pojemności 4400 mAh. Oczywiście zbudowany z czterech ogniw litowo-jonowych 18650. Wszystkie trzy lampy mają akumulator zewnętrzny, w związku z tym potrzebują łączenia, jakieś wtyczki. W tych trzech przypadkach akurat jest to o tyle fajnie rozwiązane, że mamy tutaj dodatkową nakrętkę, która powoduje, że wtyczka nie wyskoczy nam przez przypadek gdzieś na trasie.
No i teraz to, co najważniejsze, czyli test porównawczy nocą w lesie. Mam tutaj dwa kartoniki, jeden 10 metrów, drugi 20 metrów od roweru. Wszystkie tryby Proxa Draco 2. No ten łączony bardzo ładnie świeci pod koło i dal. Prox Dual 2. Widzimy, że to światło troszeczkę dalej świeci, jest też szersze. Pierwszy tryb bardzo fajny, na drugim też da się jeździć po lesie, nie ma jakichś większych przeszkód. Natomiast no, ten trzeci to typowo dojazdówka po mieście. Prox Avior 2. Pierwsze dwa tryby to tryby miejskie, te takie bardzo przyjemne O-ringi, natomiast nie świecą nam przed rower, a po prostu pozwalają nam być widocznym. Natomiast główny tryb lampy to jest naprawdę moc. 2000 lumenów, widzimy tam drzewa po lewej stronie, które są w odległości 30 metrów około. Dwa słabsze tryby, bardzo przydatne dojazdy po mieście, natomiast po lesie już ciężko się jeździ. No i ten migający to już jest po prostu oczopląs.